W poprzednim filmie mówiliśmy o złożeniu odwzorowań, więc ja może teraz szybko to przypomnę. Czyli jeżeli mamy odwzorowanie S ze zbioru X w zbiór Y oraz odwzorowanie T ze zbioru Y w zbiór Z, tak jak te rysunki tu ilustrują, to co? To ja mogę wziąć punkt X, za pomocą odwzorowania S przypisać mu pewien punkt S od X, który jest elementem zbioru Y. No i teraz, ponieważ T przypisuje elementom Y elementy Z, mogę teraz użyć tego S od X jako argumentu T i dostać pewien punkt w zbiorze Z T od S od X. No w ten sposób każdemu punktowi X mogę przypisać pewien punkt Z. Czyli mam odwzorowanie z X w Z, które nazywam złożeniem odwzorowań S i T. I tu jest precyzyjna definicja, prawda? T złożone z S, to złożenie oznaczamy takim kółeczkiem. T złożone z S w punkcie X to jest S od X, a potem do wyniku działania S przykładam T. No i czytamy to od prawej do lewej, S złożone z T. I teraz pokazaliśmy również, że jeżeli S i T są liniowe, to złożenie odwzorowań jest liniowe. Prawda? Poprzez sprawdzenie, czy złożenie tych odwzorowań spełnia dwa warunki liniowości, to znaczy czy wartość odwzorowania na sumie dwóch wektorów jest sumą wartości, i czy mnożenie przez liczbę niejako mogę wyłączać przed znak odwzorowania, tak jak tutaj. No i to sprawdziliśmy, czyli wiemy już, że złożenie odwzorowań liniowych jest liniowe. Teraz wiemy, że odwzorowania liniowe są reprezentowane przez macierze, w tym sensie, że jeżeli mam odwzorowanie S z Rn w Rm, to wiem, że istnieje pewna macierz A, takie, że wartość S-a na wektorze X to jest A razy wektor X. No i ta macierz ma tyle kolumn, jaki jest wymiar tutaj dziedziny i tyle wierszy, jaki jest wymiar przeciwdziedziny, czyli A jest macierzą M na N. M wierszy, N kolumn. Teraz, ponieważ T działa z Rm w Rk, to jeżeli działanie T jest reprezentowane przez mnożenie przez macierz B, to macierz B ma M kolumn i K wierszy. Teraz T złożone z S. T złożone z S jest odwzorowaniem, prawda, z R N w R K. I wobec tego, jeżeli jest reprezentowane przez macierz C, to macierz C ma N kolumn i K wierszy. No i wiemy już, że macierz C jest wyznaczona jakoś tam przez macierze A i B. I teraz chcemy zobaczyć precyzyjnie, jaki jest związek pomiędzy macierzą C i macierzami A i B. No, w tym celu musimy przypomnieć, jak się konstruuje macierz tego odwzorowania. Czyli co? Czyli zacznijmy od tego, trzeba mieć bazę standardową, czyli punkt pierwszy to jest baza, przypomnijmy, co to jest baza standardowa. W Rn, prawda? Czyli to są takie wektory. E1 to jest wektor, który na pierwszym miejscu ma jedynkę, poza tym same zera. No E2 to jest wektor, który na drugim miejscu ma jedynkę, poza tym same zera. I tak dalej, prawda? Kolejne, czyli E o numerze I to jest coś takiego, co ma same zera i ma jedynkę na miejscu i tym, i te miejsce. A poza tym same zero. Czyli to jest baza standardowa w Rn. I teraz jak otrzymuje macierz odwzorowania? Ano, to kolejne kolumny tej macierzy to są wartości działania odwzorowania na kolejnych wektorach bazy standardowej. Czyli jeżeli moja macierz A, zapiszę ją w postaci kolumnowej, że to są A1, A2, prawda? Ona ma N kolumn, AN, to A wektor AI i ta kolumna to jest S w działaniu na wektor EI. Może dostawmy kreski. To są wektory. Tak, i te kolumny to też są wektory. Dobrze. Czyli wobec tego, jeżeli macierz kolumny macierzy C, no, oznaczę przez C1, C2. No ile ich jest? No ich jest N, prawda?
też jest n cn. No to ja wiem, że z tej definicji C i ta kolumna to jest co? T złożone z S na EI, czyli T od S od EI. Dobrze. No dobrze, ale S od EI, S od EI to jest AI, czyli to jest T w działaniu na AI. Ale co to jest T w działaniu na AI? No wiemy, że T, działanie T jest reprezentowane przez macierz B. Czyli T w działaniu na AI to jest mnożenie wektora AI przez macierz B. Aha, no to w ten sposób widzę, że CI, że kolejne kolumny macierzy C to są działania, mnożenie macierzy B przez kolejne kolumny macierzy A. Czyli macierz C w opisie takim kolumnowym jest dana tak B, A1, B, A2, B, A, N. No i z drugiej strony jeszcze możemy użyć, żeby zobaczyć, jak to jest z tym mnożeniem. Otóż, ponieważ T złożone z S na wektor X, to z jednej strony jest CX, a z drugiej strony to jest T w działaniu na S od X. No ale S od X to jest AX, duże A, te razy macierz AX. No a T na jakiś wektor to jest mnożenie przez macierz B, czyli to jest B razy A razy X. Czyli mamy takie równanie, związek pomiędzy mnożeniem macierzy C to jest B AX. No dobrze, i wiemy, że macierz C powstaje przez kolejne kolumny macierzy C, to są mnożenia kolejnych kolumn macierzy A przez macierz B. No i te macierze wtedy spełniają taki związek, że macierz C razy wektor X to jest B razy wektor AX. I w ten sposób dochodzimy do pojęcia iloczynu macierzy, gdyż właśnie macierz C nazywamy iloczynem macierzy B i A. No i jeżeli widzieliście wzór na mnożenie macierzy, no to może dziwiliście się, dlaczego w ogóle macierze mnożymy i dlaczego w tak dziwny sposób. No i to jest na to odpowiedź, prawda? Iloczyn macierzy jest zdefiniowany w ten sposób właśnie po to, aby macierz iloczynu złożenia odwzorowań była iloczynem macierzy. No i teraz precyzyjna definicja. Napiszmy jeszcze raz. Definicja mnożenie macierzy. Dobrze, czyli tak, mamy daną macierz, tak jak mieliśmy tutaj, macierz A to jest macierz M wierszy N kolumn, B jest macierzą, która ma K wierszy i M kolumn. I to jest bardzo ważne, prawda, że ilość wierszy w jednej macierzy jest równa ilości kolumn w drugiej macierzy. Tak? Czyli napiszmy jeszcze A w postaci kolumnowej, czyli A to jest kolejne kolumny A1, A2 aż do AN.
I może jeszcze napiszmy ją w takiej postaci dwuwskaźnikowej, pełnej macierzy, czyli mamy tak A1,1, A1,2, A1N, A2,1, A2,2, A2N, no aż do AM1, AM2, AMN. Prawda? Czyli tu jest M wierszy i N kolumn. Dobrze, podobnie zapiszmy macierz B, podobnie, ale nie tak samo, zaraz się okaże dlaczego. Czyli B to jest B1,1, B1,2, B1N, B2,1, B2,2, B2N, a nie N, przepraszam, właśnie M. B ma tutaj M kolumn i K wierszy, czyli B kropeczki, BK1, BK2, BKM. I teraz może pozwolę sobie napisać ją w takiej postaci wierszowej, czyli może przez W1 aż do WK oznaczę kolejne wiersze macierzy B. Dobrze? To są, czyli W1, WK to są wiersze macierzy B. W1, W2, WK. No to są wiersze macierzy B. I to są wektory z RM, prawda? Z RM. No dobrze, i teraz wtedy iloczyn macierzy, wtedy to co B, macierz BA, iloczynem macierzy BA jest macierz, której, no właśnie, kolejne kolumny powstają przez mnożenie macierzy B przez kolejne kolumny. I tu miejsce, kropeczki B. No i tu, której kolejne kolumny powstają przez mnożenie macierzy B przez kolejne kolumny macierzy A, czyli BA1, BA2, aż do BAN. O, to jest definicja mnożenia macierzy. No i właśnie ta definicja jest zbudowana w ten sposób, że wtedy macierz złożenia odwzorowań, macierz C, czyli macierz złożenia odwzorowań, tak, jest mnożeniem, jest iloczynem macierzy tych odwzorowań liniowych. No i oczywiście ważna jest kolejność, prawda? I możemy macierze mnożyć tylko wtedy, kiedy liczba wierszy macierzy po prawej stronie jest równa liczbie kolumn macierzy, która stoi po lewej stronie. I chciałem jeszcze zapisać ten wzór na dwa sposoby, które może spotkaliście. Mianowicie tak, to jest używając tej notacji tutaj, wiersze i kolumny, to jest macierz jaka? Z kolei ta macierz ma K, będzie miała K wierszy. No i teraz te wiersze powstają w ten sposób, że to jest pierwszy wiersz, drugi wiersz, właśnie nie pierwszy, drugi, tylko pierwszy wszędzie. W1, W1, razy kolumny, potem jest wiersz drugi. Potem jest wiersz drugi wszędzie. Kropeczki aż do wiersz katy. I tu stoją kolumny. Stoi pierwsza kolumna macierzy A, a tu jest iloczyn skalarny wektorów. Kropkę wstawię. A1, A1,
jeden. Tutaj z kolei wszędzie stoją kolumny pierwsza, tutaj stoi kolumna druga, a tutaj stoi kolumna enta. No to jest inny sposób zapisu tego iloczynu. I tu jest n. N. No i może jeszcze wypiszę jawnie te wzory. Jeszcze jeden wzór, który może widzieliście, mianowicie B, A i element macierzowy i J. To jest suma od L równego 1 do M. No i tutaj stoją elementy macierzowe B, A i teraz numerek B jest taki sam jak to i tutaj, numer wiersza, numer kolumny jest taki sam jak numer kolumny A jak tu. No a w środku stoi L, prawda? Tu jest L i tu jest L. No to jest przepisanie tego wzoru, prawda? W i tym wierszu i j tej kolumnie stoi iloczyn skalarny wektora, który jest i tym wierszem macierzy B razy j ta kolumna macierzy A. No może jeszcze tutaj napiszę jawnie, co to jest. Muszę się zmieścić, kropeczki. Potem a miało być tutaj, to poprawię na niebiesko. No i teraz jest tak, B i J plus i J i J plus. No i tu jest suma, prawda? Najpierw idzie 1, potem L jest 2, aż do K, nie, aż do M, prawda? O! I to jest, no, trzy postacie wzoru na iloczyn macierzy. W następnym filmie może zrobimy kilka przykładów. No i jeszcze raz podkreślam, że ten iloczyn macierzy jest tak zdefiniowany właśnie po to, aby złożeniu odwzorowań odpowiadał iloczyn macierzy. Na złożeniu macierz złożenia dwóch odwzorowań liniowych jest iloczynem macierzy odpowiadających tym odwzorowaniom. No i wtedy ta równość tutaj, którą już raz wypisaliśmy, jest takim prawem łączności, prawda? Mnożenia macierzy przez wektor, mianowicie C to jest B razy A, czyli B A razy wektor X to jest to samo co B A razy wektor X, prawda?